Siemanko, jestem Arian, a to są praktyczne ciekawostki. W dzisiejszym trzecim, ostatnim odcinku serii tajnych kodów serwisowych w smartfonach polecimy z marką Maxon, Motorola, Philips i Mitsubishi. Uwaga! Należy pamiętać, że wprowadzenie niektórych kodów, które prezentuję, może spowodować poważne zmiany w konfiguracji urządzenia, bądź wyczyścić pamięć telefonu. Więc nie bawcie się kodami, jeśli nie jesteście pewni, co robią, gdyż robicie to całkowicie na własne ryzyko i nie ponoszę odpowiedzialności za skutki, jakie wyjdą po wprowadzeniu kodu. Dodam, że kody, które prezentuję, nie wszystkie były testowane przeze mnie. Ryzyko uszkodzenia telefonu jest niemałe. Nie chcesz? Nie jesteś pewien, pewna? Nie próbuj. No to lecimy z kodami do marki Maxon. Kod na pokazanie stanu. Kod na ukrycie stanu. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się numer e-mail. Uzyskamy, wpisując ten kod, numer z książki. Ten kod powoduje sprawdzenie wersji oprogramowania i modelu telefonu. Tym kodem zrobimy debugowanie L1, włączenie i wyłączenie. Tym kodem otworzymy listę zabronioną. Ten kodzik jest na powrót do ustawień domyślnych. Przewijanie tekstu dół-góra uzyskamy tym kodem. Kod na rozładowanie baterii. Kolejnym kodem uzyskamy szpilki. Ten kod jest na uzyskanie testu sygnału. Ten kod wyświetla listę znaków. Tym kodem wybierzemy 2/3 linii menu. Po wpisaniu tego kodu zatrzyma się zegarek. Ten kod powoduje start zegarka. Ustaw kontrast LCD, wpisując ten kod. Kolejnym kodem uzyskamy ustawienia podświetlania, a tym kodem otworzymy grę Tetris. A teraz lecimy z kodami do Motorola. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się monitor sieciowy. Kod bezpieczeństwa uzyskamy, wpisując ten kod. Tym kodem sprawdzimy model. Ten kodzik jest na FlexWare. Master Reset uzyskamy tym kodem. Tym kodem ustawimy pasmo GSM na 900. Tym kodem na zestaw pasma DSC 1800. Kod na zestaw pasma PCS 1900. Tym kodem ustawimy podwójny zakres GSM 900-1800. Kod ten powoduje włączenie monitora sieci. Kod na zmianę na język polski, nawet jeżeli w menu go nie ma, nie wszystkie wersje. Kod na zmianę na język rosyjski, nawet jeżeli w menu go nie ma, nie wszystkie wersje. Master kod odblokowujący dla telefonu i blokady. Kod ten wyświetla numer e-mail. Kodzik na sprawdzenie wersji oprogramowania i sprzętu. Kolejnym kodem uzyskamy tryb testu klawiatury. Ustawienie domyślnego języka angielskiego uzyskamy tym kodem. Kod wyłączenia testu serwisowego. Kolejny kod jest na włączenie testu serwisowego. Tym kodem otworzymy lokację pierwszą. Ten kod wyświetla tryb testu serwisowego. Kod na zmianę kodu telefonu na standardowy. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się ustawienia ekranu. Lista informacji producenta uzyskamy, wpisując ten kod. Tym kodem zrobimy test dźwięku. Kod na włączenie pełnej, lepszej jakości dźwięku. Kolejny kod wyłącza pełną, lepszą jakość dźwięku. Ten kod powoduje potwierdzenie zapisu danych. Ten kod jest na uzyskanie ustawienia konfiguracji fabrycznej i uruchomienia ponownego. Kod na ukryte usługi menu, domyślne hasło SPC to 60. A teraz lecimy z marką Philips. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się numer e-mail. Ten kod wyświetla status rejestracyjny CBSRRMMI CREAT.
Ten kod powoduje aktywację i dezaktywację debug call. Tym kodem sprawdzimy czas, dni, godziny, minuty od momentu ostatniego zalogowania do sieci. Po wpisaniu tego kodu telefon przelogowuje się do sieci, wyloguje i zaloguje ponownie. Tym kodem zrobimy zimny reset. Ten kodzik jest na reset BO No Blocking List. Ten kod wyświetla nazwę i rodzaj SIM. Tym kodem otworzymy kod zabezpieczający. Ten kod jest na uzyskanie włączenia i wyłączenia trybu Sleep Mode uśpienia w celu oszczędzania energii. Po wyłączeniu go bateria będzie się szybko rozładowywała. Ten kod wyświetla informację o trybu uśpienia Philips GON TCD-838. Ten kod uaktywnia krótki sygnał testowy odgrywany w momencie przelogowania się telefonu bądź zmiany nadajnika operatora i tym podobnie. A teraz polecimy z kodzikami do Mitsubishi. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się numer e-mail. Monitor sieci pierwszej uzyskamy tym kodem. Kolejnym kodem uzyskamy monitor sieci drugiej. Ten kod powoduje tryb testowy M4. Tym kodem sprawdzimy wersję oprogramowania. Ten kod wyświetla wersje hardware'owe. Ten kodzik jest na wersję oprogramowania i HW. Tymi kodami otworzymy NS Lock Menu. Ten kod jest na uzyskanie menu blokowania CP. Tym kodem otworzymy SP Lock Menu. Kolejnym kodem uzyskamy IMSI Lock Menu. Tymi kodzikami zablokujemy Net Level. Ten kodzik powoduje wyłączenie telefonu. Jeśli podobał Ci się mój film, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie profilu facebookowego. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego odcinka. Teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!